Cześć kochani, witam was w nowym vlogu, w poniedziałek, początek tygodnia. Ja, słuchajcie, oczywiście wstałam dawno, już mamy 11. Z Milusiem też już dawno byliśmy na spacerze, Miluś śpi w ogóle. Słuchajcie, zaraz zabieram się za malowanie, tak dzisiaj będę chodzić z nałożoną twarzą. Ale słuchajcie, jadłam przepyszne śniadanie, które ma tak mało kalorii, że to się w głowie nie mieści. Do tej pory bardzo, no niemalże codziennie jadałam skyr, słuchajcie, z czym? Z, co my tu mamy? Czekajcie. Z owocami. Natomiast dzisiaj postanowiłam zjeść coś, co kupiłam już jakiś czas temu w Rossmanie. Jest to marka Wellmix Balance, czyli marka rossmanowska. Jest to porridge, słuchajcie, taka saszetka. I ten porridge jest z jabłkami i cynamonem. Pachnie i smakuje obłędnie po prostu. To jest mała porcja, bo zaledwie 55 gram. Więc wiecie, to jest kilka machnięć łyżką i nie ma, ale to się łączy, o Miluś leci, to się łączy z wodą. Ja do tego dodałam jeszcze jagody i całość wyniosła mnie, słuchajcie, 84 kalorie, 84 kalorie śniadanie. Ja dzisiaj pojadę do Rossmana i na pewno kupię kilka opakowań, mam nadzieję, że będą dostępne. To jest w ogóle low sugar, no tak, ma mało cukru. No coś fantastycznego, więc bardzo gorąco wam polecam, jeżeli tak jak ja liczycie kalorie i czasem człowiek nie ma apetytu, a powinien coś zjeść, to jest rewelacyjne. No, a teraz jak widzicie, ja jestem po prysznicu i w ogóle mój tu ktoś poszedł z powrotem. No i tak. I idę nakładać twarz, bo muszę pojechać między innymi do biura, odebrać moją umowę o pracę i zawieźć jeszcze jedną rzecz. No, także... Co ja tu mam? Jakiś syf. Także tak. Muszę też dzisiaj podskoczyć, muszę na pewno auto dotankować, bo jutro znowu jadę do pracy. I muszę podskoczyć między innymi do Kika jeszcze za jednymi spodniami właśnie do pracy. Chcę sprawdzić, czy dostanę rozmiar mniejsze, bo tak byłoby oczywiście najlepiej, bo te, które noszę, one są na mnie o rozmiar za duże. Także no, dobra. Myślę, że zaraz jeszcze zrobimy mały test, ale to najpierw idę się malować. Dobra, słuchajcie kochani, jestem w trakcie malowania i chciałam z wami przetestować nową maskarę od Essence, nazywa się Double Trouble Extra Black. I jest to maskara, słuchajcie, która ma zarówno definiować, jak i nadawać objętości. O tyle fajna maskara, słuchajcie, że szczoteczka wygląda tak, o, szczoteczkę można używać z obu stron, bo z jednej ma dłuższe te wypustki, natomiast z drugiej ma takie bardzo, bardzo króciutkie. Ja dzisiaj wyjątkowo nie nałożyłam bazy, bo chcę zobaczyć, jak będzie efekt bez bazy wyglądał, więc może jeszcze was troszeczkę tutaj obniżę, bo będę się patrzeć do lusterka. Uda mi się jeszcze trochę was przybliżyć? O, i zobaczymy, jak się będzie maskara sprawdzać. Wiecie co, ona się wydaje strasznie sucha być. Nie wiem, może dlatego, że nie zamieszałam niczego, tylko po prostu wyciągnęłam, bo chciałam wam pokazać. Zobaczymy. Hmm.
No nie wiem, słuchajcie. Efekt jest, powiedziałabym, że delikatny, ale mimo tego te rzęsy wydłużyła. Wiecie, no trzeba brać poprawkę też na to, że mi bardzo mocno rzęsy wypadają. To ma wspólnego z moją tarczycą. Ja mam te rzęsy niepełne, mam mnóstwo przerw. No nie wiem, słuchajcie, pomaluję drugie oko i do Was wrócę. No i tak, słuchajcie, kochani, coś nie mogę się do tej maskary przekonać, wiecie co, no niby efekt wcale, czekajcie, może ja Was przybliżę, wcale nie jest zły, to są dwie warstwy, natomiast nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że ona jest taka strasznie sucha i to mi się strasznie nie podoba, nie wiem dlaczego, ona droga nie była, bo tam 3 euro z hakiem. No i nowość była wersja wodoodporna i normalna, ja wzięłam normalną. No, zobaczymy jak się będzie w ciągu dnia utrzymywać. Ja teraz lecę suszyć włosy, bo mamy 11:42, no a muszę się powoli zabierać za rzeczy, które mam na planie, tak? Okej, słuchajcie, ja już jak widać jestem ogarnięta. No, mamy prawie 12:30, więc ja teraz przerzucam się na telefon i lecimy. Okej, słuchajcie, pierwsza stacja zaliczona. Byłam właśnie w biurze, odebrałam moją umowę o pracę. Chwilę pogadałam z Manu, dziewczyną, która siedzi w biurze. Teraz kolejna stacja będzie na moment prawdopodobnie... Jak to się nazywa? Penny. Później muszę na stację benzynową zajechać. Po pierwsze auto dotankować. Po drugie... Po drugie muszę oddać paczkę z Bonprix. Słuchajcie, zamówiłam sobie kurtkę jeansową i bluzkę fajną. No i niestety okazało się, że obie są na mnie za duże. Ja się będę musiała przestawić, że teraz ciuchy w rozmiarze 46 potrzebuję. No ale nie zmienia to faktu, że nie będę zamawiać po prostu po raz kolejny. No bo jak chudnę, to wiecie, no nie chcę też nie wiadomo jak dużo ciuchów nowych kupować. Dopiero jak osiągnę swoją wagę, to prawdopodobnie wtedy zaopatrzę się w nową szafę, w nową garderobę, tak? No, dobra, to jedziemy. Wiecie co, jest niesamowicie gorąco. Kika już też zaliczyłam, więc generalnie zrobiłam wszystko, co chciałam zrobić. Słuchajcie, niestety w Rossmanie już nie było tego porridge. Nie wiem, czy wycofali ze sprzedaży, czy po prostu było wykupione. No ale nie znalazłam i nie znalazłam też nigdzie miejsca, gdzie ono leżało. To znaczy w tym miejscu, gdzie ono leżało, było zupełnie co innego. Mam nadzieję, że nie wycofali, bo ono było naprawdę bardzo dobre i wiecie, ma niskokaloryczne. No cóż, dobra, słuchajcie, ja się teraz zbieram do domu. Słuchajcie, jestem w domu, właśnie pranie rozwiesiłam. Aha, no i muszę resztę rzeczy wrzucić. Słuchajcie, tak jak mówiłam, byłam i w Rossmanie, i w Lidlu. Do Penny nie podjeżdżam, znaczy byłam w Penny, ale tego co chciałam nie było, więc od razu pojechałam dalej. Odwiozłam też na stację benzynową do Hermesa paczkę z Bonprix na zwrot. Zatankowałam auto i byłam w Kiku. Kupiłam kolejne dwie pary spodni, wiecie, do pracy. To są spodnie, o, widzicie, z kieszeniami z boku. Tylko po prostu tym razem wzięłam dwie ostatnie pary
o rozmiar mniejszy niż mam. One kosztują 9,99. Czekajcie. Tak, 9,99. Przecenione z 15,99, czyli przecenione o 6 euro. I kupiłam sobie przy okazji jeszcze taką, wiecie, kamizelkę pluszową na spacerki z Milanem. Ona była po 4,99. Ja jej w ogóle nawet nie przymierzyłam, ale wzięłam rozmiar 46. Powinna bez problemu pasować. Taka, wiecie, zwykła. Ja na tego typu rzeczy nie wydaję dużo pieniędzy. Uważam, że nie ma sensu. Pasuje jak ulał. Także czego chcieć więcej. W Rossmanie, no jak już Wam wspomniałam, jestem rozczarowana, bo tego porridge'a już nie dostałam. I tego, który ja kiedyś jadłam z Al Natury, też już nie ma, słuchajcie. Więc nie wiem, o co kaman. Ale w Rossmanie wydałam 10,35 euro. Kupiłam sobie dwie pary skarpetek do sneakerów. Potrzebuję. Kupiłam zapach do odkurzacza. No bo ze względu na sierść Milunia, wiecie, odkurzacz trochę potrafi dawać. A coś takiego jest jak najbardziej ok. Zauważyłam, że też mają ten koławach białą czekoladę. Jeszcze jakiś inny mieli rodzaj. I to kosztuje tyle samo, co w DM-ie, euro 79, dokładnie tak. Zaraz powędruję do lodówki, wezmę jutro do pracy ze sobą. Kupiłam jedną świecę, ponieważ zawsze mam dwie w użytku, natomiast no jedna niestety knot się utopił i nie mogę go wydobyć, więc połowa jest do wyrzucenia wyjątkowo. I trzy typowo kosmetyczne rzeczy. Mój lakier do włosów się kończy. Wiecie, że ja generalnie tylko i wyłącznie po tego sięgam, więc kupiłam kolejny już na zapas, wersja Sensitive z olejkiem arganowym, nie obciąża, moc trójka, czyli średnia. Bardzo ładnie daje się wyczesać nawet dłońmi, więc czego chcieć więcej. Mam szampony, na ich brak nie narzekam póki co, ale z ciekawości sięgnęłam po szampon z Altery. Jest to balans szampo bez silikonów do skóry głowy, delikatny i pH neutralny. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. I ostatnia rzecz z Rossmana. Kupiłam sobie taką malutką, jednorazową saszetkę maski do włosów. No i to tyle, jeżeli chodzi o Rossmana. A w Lidlu zrobiłam małe zakupy. Kupiłam oczywiście dwa sześciopaki wody, ale są w aucie, bo ja je kupiłam z myślą o pracy. Do tego opakowanie brokuł, które zaraz wędrują do zamrażarki. Sałatka. Trzy bułki orkiszowe na jutro, bo ja jutro jestem znowu 10 godzin, 11 godzin w pracy, więc muszę coś jeść. Ser cheddar. Bardzo lubię. Tu z przeceny, słuchajcie, za euro 11 kupiłam dwa z Nordzy, dwa burgery rybie. I powiem Wam, że w 100 gramach mają 189 kalorii, a oba mają, dwie sztuki mają 140 gram. Więc zobaczymy, zrobię sobie. Pewnie nie dzisiaj, ale zrobię. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam dwa Red Bulle, jeden bezcukrowy, drugi z cukrem, które też zaraz powędrują do lodówki. No i zatankowałam za chyba niecałe 25 euro, także no coś koło 60 euro mi poszło. Dobrze mówię? Chyba nawet więcej. No nieważne. Dobra, słuchajcie, ja to wszystko tutaj rozkładam. Czekam na odpowiedź od mojego szefa, bo słuchajcie, mój szef chyba myśli, że ja potrafię czarować. Przed chwilą znowu się zmienił plan. Patrzę na plan. Dobra, to jest jak było. I nagle widzę, że w niedzielę mam być od 7 do 19 w dwóch różnych miejscach. Więc wysłałam mu wiadomość, coś ci się tam pomyliło, bo
Albo, ja nie mogę być w dwóch miejscach jednorazowo. Podzielić się nie mogę, no niestety. Przykro mi bardzo. No, dobra, ja to wszystko ogarniam i lecę najpierw z Miluniem na spacer, bo jeszcze nawet 6000 kroków nie mam, a to już 15:15. Słuchajcie, jakby było mało atrakcji w moim życiu, właśnie zepsuła mi się mikrowela. Zaczęła mi tak dymić, że kicha z kaszaną. Także mogę wyrzucić mikrowelę jeszcze. A co? Jakbym niewystarczająco już miała wydatków. No ale cóż, na razie będę musiała żyć bez. W sumie ja w niej tylko podgrzewałam jedzenie, więcej nie używałam ani funkcji grillowania, ani nic innego. Byłam z sąsiadami, wiecie co, na zewnątrz, przy moim aucie. Sąsiad tam sprawdzał kilka rzeczy. Jest mi niesamowicie gorąco. I zaraz prawdopodobnie pójdę, zrobię demakijaż. Mamy godzinę 16:44. No ja teraz czekam, aż mi się jedzenie, wiecie, podgrzeje na patelni. Ach, kurde, no, nie mogła się zepsuć, jak już by jedzenie było odgrzane. Teraz będę jeszcze pewnie czekać 10 minut, zanim mi się to jedzenie podgrzeje. Ach. Jak nie urok, to sraczka, jak to mówią. Także tak. Jezu, jest mi gorąco, wiecie co? Idę zrobić ten makijaż. Słuchajcie. Ja w międzyczasie zdążyłam. Zdążyłam, jest dobrze. W każdym bądź razie, ja w międzyczasie zrobiłam, przygotowałam sobie już jedzenie na jutro, czyli 3 bułki orkiszowe z serkiem, szynką, jajkiem, sałatką, do tego migdały i jeszcze jedno opakowanie serka wiejskiego. I tak to jest moje jedzenie na cały dzień. Dopiero na wieczór, jak wrócę, to pewnie jeszcze wciągnę jajecznicę. A propos jajecznicy, powinnam teraz jeszcze zjeść. O, waga mi się włączyła. Powinnam teraz jeszcze zjeść, ale wiecie co, jestem padnięta. Ogarnęłam, posprzątałam korytarz, ogarnęłam w mieszkaniu, odkurzyłam. Byłam też z Milanem na zewnątrz, więc coś tam porobiłam, żebyście nie myśleli, że, przepraszam, że na kanapie leżałam. Bo na kanapie to nie siedziałam nawet minut 5. Zaraz, chociaż nie, to spakuję jutro rano. Zaraz będę musiała rzeczywiście zabrać się za robienie jeszcze kolacji. W międzyczasie chcę obrobić przynajmniej jeden filmik. Może nawet dwa, jeśli się uda. Natomiast no, najpóźniej o 22:00 muszę już iść spać. Czyli za 2 godziny i 40 minut. To wcale nie jest dużo. No bo znowu o 5:30 rano muszę wstać, wiecie, muszę wyjść z Milan, muszę się umyć. A jeszcze, o, a propos umyć, zaraz będę musiała jeszcze włosy umyć, bo ja zawsze robię tak, to znaczy zawsze, no teraz odkąd znowu pracuję i wstaję, wiecie, tak wcześnie rano, więc robię tak, że wieczorem myję głowę. Co prawda te włosy nie zdążą mi do rana wyschnąć. Sobie możecie pomyśleć, ile ja muszę mieć włosów, jeżeli one mi nie wysychają przez całą noc, bo nie wysychają. I po prostu rano dosuszam je suszarką i prostuję, bo wtedy zajmuje mi to dużo mniej czasu i robię dużo mniej hałasu, wiecie, o 6 rano, nie? Dzisiaj pytałam się sąsiadki, czy oni mnie przypadkiem nie słyszą. Ona mówi, że nie, że nic nie słyszą. Także na całe szczęście. Muszę się napić, wybaczcie. No. No i wiadomo, rano muszę jeszcze wyjść z Milanem. I no, jak mówię, siebie ogarnąć i to, i tamto, i siamto. Także trochę roboty jeszcze z rana mam. Dobra, kochani. Dzisiaj to by było na tyle. No najpóźniej w czwartek wyniosę do Matiasa mikrowelę. On ją wywiezie na szrot.
A ja będę musiała sobie kupić nową, ale to nie teraz. Albo po 10, albo dopiero w przyszłym miesiącu zobaczymy, bo Matias mówi, że w razie czego pożyczy mi swoją z ogrodu, bo jej tam teraz i tak już nie potrzebuje. Zobaczymy. Dobra, moi drodzy, dzisiaj to by było na tyle. Będę się z wami żegnać. Następny dzień wolny to jest u mnie czwartek, czyli wtorek, środa pracuję. W zależności od tego, jak się będę czuła, być może nagram vloga. Jeśli nie, to mam wolną sobotę. No, zobaczymy, jak to będzie. Do zobaczenia. Pa, pa.